Ten film nie jest żartem, chociaż publikuję go w Prima Aprilis, ale wierzcie mi, nie jest to żart. Gra, o której wam dziś opowiem, wyszła w zeszłym roku i gdy ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że ona będzie moim numer 1 roku 2023, jeśli chodzi o gry planszowe. Niestety nie udało mi się jej kupić w zeszłym roku, kupiłam ją w tym roku. Przed świętami jednak nie okazała się ona najlepszą grą, wręcz przeciwnie, okazała się ona najnudniejszą grą, w jaką grałam. Grą, która dla mnie jest diabelnie nudna na tyle, że usypiam przy tej rozgrywce. Nie będę wam na razie mówić, o jaką grę chodzi, pokażę wam natomiast, jak ta gra wygląda po rozłożeniu i jak się w nią gra. Tak wygląda gra przygotowana do rozgrywki, jest to gra dwuosobowa. Na początku gracze otrzymują dwie czerwone karty i zaznaczają swoje punkty początkowe. Punkty mamy w prawym górnym rogu. Dodajemy je i widzimy, że ten gracz zaczyna z czwórką, a ten z dwójką. Te punkty natomiast to koszt karty. Tyle kryształków musimy na nią położyć, żeby ją kupić. Liczba na dole określa, o ile więcej kryształków musimy mieć od naszego rywala, żeby taką kartę móc zabrać. Jeśli chodzi o znacznik czarodzieja, to na początku gry otrzymuje go starszy gracz. On służy do określenia fazy, która w tym momencie się toczy w grze. Gra składa się z 5 faz. Te żetony pozwalają nam przerzucać kości. Te karty to karty mocy. Tutaj mamy lokację, to jest karta portalu, a te karty będziemy mogli zdobyć używając kryształów. Pierwszą fazą jest dobranie 5 kryształów, kolejną fazą jest zagrywanie kart mocy. W tej fazie pierwsze co robimy, to równocześnie rzucamy kośćmi. Każda kość odpowiada innej lokacji. Jeśli jakaś liczba nam nie pasuje, możemy użyć tego żetonu, odrzucić go i jeszcze raz przerzucić kość. Jednakże używanie tych żetonów jest jakąś opcją oczywiście, natomiast lepszą opcją według mnie jest używanie kart mocy z taką kostką, która pozwala nam nie tyle przerzucić kość, co ją obrócić na drugą stronę. Tutaj mamy taką podpowiadajkę, gdyby ktoś nie wiedział. Patrzymy, które karty dają nam jakie bonusy i ile punktów. Naszym celem w tej grze jest zdobycie 13 punktów. A, mamy jeszcze taką pustą kartę, to jest karta blefu. I załóżmy, że ten gracz da tutaj 3, tutaj 1 i tutaj da blef. Te karty mocy zawsze zagrywamy zakryte. Ten gracz tutaj da blef, tutaj da tę kartę. A przy tej kostce da 1. I gdy wszyscy już mamy karty zagrane, odsłaniamy je i przenosimy kryształy na wybrane lokacje. I tak, ten gracz pod dwójkę daje 3 kryształy. Tutaj mamy 2 i pod 5 daje 1. A i widzę, że tutaj mi się pomyliło, więc od razu szybko poprawię. Ten natomiast gracz pod 3 daje 1, pod 4 0, a pod 5, a w zasadzie nie pod 5, tylko pod 2, bo mamy kostkę, daje 1. Następnie następuje użycie portalu, jeśli oczywiście ktoś dał na kartę portalu swój kryształ. Załóżmy, że ten gracz dał taki kryształ, to on w tym momencie mógłby ten kryształ przerzucić na dowolną kartę. Na przykład tutaj. Później mamy aktywację umiejętności, to są te nasze karty początkowe, przynajmniej na początku gry. Później oczywiście w miarę zdobywania kart będziemy mieć ich więcej. Zielone karty to są karty, które od razu musimy użyć. Żółte możemy użyć w dowolnym momencie, a czerwone są kartami stałymi i możemy je do końca gry używać. Pierwszą umiejętnością tego gracza jest zdobierz 2 kryształy, jeśli masz mniej punktów niż przeciwnik. Ma on więcej punktów niż przeciwnik, więc tego nie robi. Druga umiejętność, dodaj 1 kryształ do dowolnej lokacji, o ile twój przeciwnik ma więcej punktów od ciebie, więc tego również nie może on zrobić. Gracz pomarańczowy ma taką umiejętność, dodaj kryształ do lokacji 3 lub 4, jeśli posiadasz tam mniej kryształów niż przeciwnik. Te kryształy nie bierzemy z tych, które nam zostały, tylko bierzemy je z puli kryształów. I on daje tutaj. Druga umiejętność, rzuć kością i dodaj 1 kryształ do lokacji wskazanej przez wynik. I do 4.
Dodaję kolejny kryształ. Ostatnia faza to rozpatrzenie lokacji, czyli patrzymy, czy któryś z graczy lokację zdobył. Żeby ją zdobyć, musimy oczywiście spełnić warunek danej lokacji. Pierwsza lokacja nie ma kryształów, druga niestety niespełniony został warunek. W trzeciej lokacji jest tylko jeden kryształ, nie spełnia on warunków. W czwartej tak samo, w piątej tak samo. W szóstej lokacji nie można zdobyć, bo to jest portal, więc w tym momencie nic się nie dzieje. Czarodziej wraca, znowu dobieramy kryształki i tak gramy do momentu, aż ktoś w końcu nie zdobędzie karty. Ta gra jest strasznie męcząca przez to. Ja słuchajcie, grałam w tą grę chyba z godzinę, męcząc się niesamowicie, nudząc się przy niej potwornie. Ja nie czuję tutaj żadnych emocji poza znudzeniem i zmęczeniem. Nie ma tutaj żadnej magii, jest po prostu mozorne zdobywanie tych kart. Po zdobyciu karty, załóżmy, że ten gracz ją zdobył, kryształy wracają. Gracz, który nie zdobył karty, a miał na niej kryształy, takie kryształy do niego wracają. Gracz, któremu się udało zdobyć kartę, bierze ją. Kartę zieloną musi od razu użyć, po jej użyciu odrzucają, a te karty się przesuwa. Jeśli portal dojdzie do jedynki, to wraca on znowu na szóstkę. Odsłaniamy kolejną kartę, tej gra się wlecze, to znaczy toczy, do momentu, aż komuś w końcu nie uda się zdobyć tych 13 punktów. I wtedy nie ma radości, jest wielka ulga, że w końcu skończyło się grać w ten nudny tytuł. Gra jest prześlicznie wykonana, naprawdę robi wrażenie, tylko że jest potwornie nudna. Tu się nic nie dzieje, to jest nudne zagrywanie kostkami i dobieranie non-stop różnych kart. W pewnym momencie ja już miałam w nosie, czy ja dam tutaj jeden kryształek, trzy kryształki. Ja już chciałam, żeby ta gra się skończyła. Mnie ta gra nudziła, męczyła, ja już nie miałam ochoty w nią grać. Niestety ładny wygląd to nie wszystko, liczy się też rozgrywka, a w tej grze jest ona wyjątkowo dla mnie nudna. Oczywiście nie twierdzę, że Wam się ta gra nie spodoba, być może komuś się spodoba, mi natomiast się nie spodobała, wywołała u mnie jedynie znudzenie i nie chciałam się w nią grać. Ta gra nazywa się Księga Czarów i została wydana przez Fox Games. Jest to prześliczna gra, zobaczcie jak ona wygląda. No opakowanie jest obłędne. Jeszcze a propos tych kryształków, to maksymalnie może być ich na karcie 12. Gdy mamy 12 kryształków, to je ściągamy. Ale niestety taka karta zostaje, jej nie usuwamy, nie dajemy tutaj nowej karty. To co też jest dla mnie tutaj dziwne i strasznie nielogiczne, to fakt, że kartę można zabrać, jeśli spełnia się warunek, nawet jeśli nie ma żadnych kryształków przeciwnika. To jest dla mnie strasznie dziwne, ale tak można zrobić w tej grze. Zupełnie tego nie rozumiem dlaczego, ale jest to dozwolone, więc taką kartę można zabrać, pomimo tego, że przeciwnik nie dał na niej kryształów. Ostatnią wadą tej gry jest jej instrukcja. Nie jest to może najgorsza instrukcja, ale do najlepszych też nie należy. To co mi się w niej nie podoba, to to, że przykłady nie mają zdjęć podglądowych. Mamy sam tekst, który jest bardzo malutki. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!